Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się oczywiście w grze Rogue Legacy. No i cóż, w dzisiejszym odcinku towarzyszy nam ponownie nasza bokserka, która jest... bokserka w sumie trochę dziwne. Bokser ogólnie nasz, można nawet tak określić, czy kobieta bokser, jak zwał, tak zwał. Która ma puste kości i tak, wolne spadanie, nowe rękawiczki, czyli Scholar Weapon, jeśli się nie mylę. I cóż, wyruszam na kolejną przygodę, w której to, miejmy nadzieję, poradzę sobie lepiej niż ostatnio. No nie łamujmy się, ostatnio to fatalnie mi wychodzi. I tak, powiem wam szczerze, nie ćwiczyłem, nie grałem nic w ogóle za bardzo od ostatniego odcinka, więc tak. Jak będzie, tak będzie. I cóż, można powiedzieć, że dzisiejszy cel mój to jest dosłownie odkryć cokolwiek. Ale no. To i tak może być za dużo trochę, jak na mój gust, na moje umiejętności, więc tak, mój cel to może po prostu być, nie wiem, spróbować się zmierzyć z bossem. Wiecie, po małych krokach do celu i tak dalej, więc no, może naprawdę nie ma co sobie dawać wygórowanych celów, jak pokonać bossa, będąc mną w szczególności, jeszcze grając na padzie, nie pamiętając w ogóle sterowania w żaden sposób. No. Tak, no widzicie, nie odrobiłem pracy domowej, że tak to nazwę, jestem totalnie nieprzygotowany w żadnym stopniu na to wszystko. A jak zwykle próbuję coś zrobić, no to się dobrze skończyć nie może, ale dobra, mniejsza. Super, póki mamy jeszcze dużo życia, to oczywiście próbuję się... Okej, czyli tutaj się chyba nie dostanę w taki sposób. Niestety, mamy za niskie skoki. Ale dobra, mniejsza to. Teraz jak jest, to teraz możemy sobie w sumie pożonglować takim wrogiem, żeby właśnie to wygrać. I powiem wam szczerze, zmieniłem jedno ustawienie ostatnio pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem. Konkretnie mówiąc, ustawiłem sobie takie, można powiedzieć, zgubne dla mnie coś, że teraz dasze w każdą stronę są na osobnym przycisku. Stwierdziłem, że może to być fajne, ale pewnie będzie co najczęściej mi przeszkadzało we wszystkim. Okej, okay. I chodź tutaj przeciwnik, dobra, dobra. Się udało, więc cek i kolejne rzeczy. Voltaic Circlets albo Antiquia Tetera, ale nie umiem. 25, a tutaj 35. Takie same ceny, więc weźmiemy to, zobaczymy jak to działa. I... o. Okej! Okay. Uderzenie wroga bronią generuje aurę zadającą obrażenia na 1,5 sekundy. Gdybym jeszcze nie dostawał przy tym obrażeń w głupie sposoby, to może być mocne. Dobra, dobra. Okej, okay, tam jest przejście po prostu po skrzynkę i tak, wiem jak tam wejść, ale nie, nie chcę tam wejść, bo znać życie. No, natracę tam więcej życia niż to jest warte. I nowy notatnik, nowy notatnik. Od Z. Każdego dnia nasze siły rosną, Jay. Słowa na temat rebelii są rozpowiadane między ludzi. Jeden z naszych nowych rekrutów jest żołnierzem. Szalam wojownikiem, jak zwał, tak zwał, ale soldier to jest bardziej żołnierz, coś takiego. To jest coś tego typu. Mówił, że kiedyś pod tobą ćwiczył, że ty jesteś najlepszy. Mówił, że wszystkie walki są toczone na dwóch frontach. Fizycznym i emocjonalnym. Jak wiedza może być decydującym czynnikiem walki. No, fajnie, fajnie. Jest jeszcze jedna, czym jeszcze inny. Inny dar, czy tam inna pamiątka w Cytadeli. Rozmawiałem z nim. A, nie, rozmawiałem z nim, tak, i powiedział, że oferuje moc empatii. Powiedział też, że mój zat śmierdzi. Do tego czasu go unikałem. Nigdy nie uważałem, że ta moc może być warta ryzyka, ale po tym, co usłyszałem od rekruta... Okej, okay, czyli informacja o mocy empatii, którą już akurat posiadamy, więc... No fajna informacja, ale na nic nam to już teraz. I okej, okay, okej, okay, okej, okay, halo, halo, zgłaszam reklamację. Obrażenia są niewystarczające. Ale dobra.
jak na razie podwójne dasze, powiem szczerze, nie są aż takie złe, jak mi się spodziewał. Poza tym, że trzymuję w głupie sposoby obrażenia. Ale tak, chodź. Dobra. A i teraz tak, przycisk muszę przećwiczyć. Ten, dokładnie od takich zagrań, dobra. Okej, spokojnie, damy radę. Tylko muszę być full focus. Bądź inny rodzaj fokus, ale tak, i co my tu mamy teraz? Tak całkowicie serio, szczerze i tak dalej. Dobrze, powiem szczerze, bardzo nawet dobrze. Jesteśmy dokładnie tu, gdzie chciałem nawet dostać się, tak będąc szczerym. Wiecie, ostatnio tutaj byliśmy bardzo blisko zdobycia tej... właśnie rzeczy z tej wieży, czy to tutaj jest w ogóle ukryte, ale no, zlamiłem. A teraz jesteśmy tutaj w pełni sił. Nie. I właśnie podwójne dasze nas teraz... w sumie obustronne. Można powiedzieć, że nazwanie rzeczy po imieniu. No, trochę udupiły, mówiąc nie do końca cenzuralnie, ale tak bezpośrednio. A, przy okazji, dobra, tam nie musiałem tamtędy iść. Albo nie, jednak musiałem tamtędy. Jaka szkoda. Ale dobra. Spokojnie. Spokojnie, mam mało życia, ale może tam jeszcze dotrzemy. Nie jest to nowy, bo nie ma wykrzyknika. Więc tak. I tak. Dobra. Nie mogę popełnić tego samego błędu kolejny raz. Ale dobrze, jesteśmy tutaj. Udało się wejść na szczyta. Może coś z tego jeszcze wyjdzie. I póki co spokojnie. Jesteśmy tu. Shrouded Ambition. Jakiś Herulm Echa, czyli pamiątka Echa. Hej, kumplu. Chcesz podjąć się mojego wyzwania, czyż nie? No dawaj, musisz podjąć się wyzwania. Byłem tutaj już przez tak długo. Tak, no, dosłownie, no, nie masz pojęcia nawet. Po prostu spróbuj go raz, ono jest takie proste. Co może się stać? Kumplu, słuchaj, jeśli wygrasz, obiecuję ci twoją moją moc rezonansu, która będzie totalnie warta tego wszystkiego. Pełen stop. Nie żartuję. Nie wiesz nawet, jak wiele jest to warte. No chawaj, zaczynamy. Coś tego typu, dobra, bierzemy, zobaczymy, co to będzie. I mam nadzieję, że dobrze to gadałem. W sumie osobiście uważam, że nie. Robota wolontariacka, wolontariusza. Aha. To jest Pinky Key, został ulepszony do Echo Kików. Coś tu było. Aha. Rezonują z obiektami i pociskami. Okej, nie wiem, co to powoduje i czy to... Ej, chwila, to chyba mnie wyrzuca jeszcze wyżej. Okej. Dobra. Echo Kiki resetują mojego dasha, ale... Mój dash był resetowany też przez inne rzeczy. Wcześniej. Zwykłe... A może zwykłe tego nie resetowały jednak? Okej. Dobra. O nie. I właśnie o tym mówiłem, że te... Dasze w konkretną stronę mogą mnie tutaj po prostu jeszcze zaboleć, ale dobra. Okej, dobra, rozumiem powagę sytuacji tutaj, będziemy walczyć w taki sposób po prostu z wrogami, ale okej, bokser trochę to zepsuł. Rezonujący wrogowie mogą być zranieni tylko przez uderzenia echo. Mogą... Okej, to może uderzać rezonujących wrogów i pociski. Okej, czyli te pociski tych koszmarków, czy co to było, też jesteśmy w stanie odbijać. Okej, fajne. Dobra, to jest trochę trudne.
Okej. Okay. Musiałem po prostu szybciej kliknąć, tylko tyle, ale dobra. Fajne, fajne, tylko co teraz? To tyle? Serio? O, kumplu, udało ci się. Dzięki za pozbycie się, za wyciągnięcie mnie stąd, tak lepiej. A teraz zacznijmy kopać rzeczy i... rozpocznijmy tą imprezkę, coś tego typu. Więc jej, no mamy... buchy Eka. Tak, buchy Eka. Buty Echa, tak. Tak, buty Echa. Mamy teraz lepsze rzeczy, które resetują dasze i niszczą pociski. Rezonujące. Więc jej. O, i tutaj nas przewróciło. Powiem wam szczerze, nie wiem, czy to coś zmienia tak poważniej, ale dobra. A, dobra, tutaj to będzie potrzebne. I to pozwala się rozglądać. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. Te tymczasowe, rezonujące platformy, które stworzyliśmy, to był głupi pomysł. Nie ma wystarczająco wielu wolontariuszy z pamiątką Echa, by móc się przedostać. A każda osoba, którą tracimy, to ofiara, której nie jesteśmy w stanie opłacić. Eustaris, nadal nie wiem, ale mieli rację. Nie ma jak ocalić tych osadników. Okej, okay, ale dobra. Możemy tu teraz przejść i... okej, okay, dobra. Już ogarniam. A, fajny pomysł. Chociaż szczerze nie jestem przekonany, czy powinienem tutaj iść w ten sposób. I w ogóle czemu ja tak to zrobiłem? Przecież mogłem to... A! Mniejsza z tym i... Okej. Okay. Jakiś blobfish tutaj jest, czy co? To. Blobfish. Okej. Okay. I z tego co widzę, chyba trochę więcej tutaj się zarabia za takie różne głupoty. Ale też łatwo zginąć. Ale dobra, mniejsza z tym. Najważniejsze, że właśnie tutaj... A, okej, okay, te wszystkie rzeczy są rezonujące, czyli możemy się od tego odbijać. Co ciekawe. Ale dobra, mniejsza naprawdę. O, takie szczególiki. Zaraz tutaj padnę, jestem tego pewien. Ale tak, nowa lokacja, mam nowe... te herlumy. Te pamiątki, chyba tak to można najłatwiej przetłumaczyć, czy są... No, nie wiem, jak to nazwać inaczej. Brakuje mi naprawdę słów, bo... Herlum czy Erlum, jak się to chyba prawidłowo mówić, jakoś tak? Mniejsza teraz o słownictwo, bo ja, jak już udowadniałem milionkrotnie, nie umiem w Inglisza prawidłowego. To jest jednak coś takiego, no, typu pamiątka rodowa, więc wydaje mi się, że to jest dobre określenie. Ale no, wracając, co teraz chciałem? Ale tak, zgubiłem wątek, wybaczcie. I zginęłem przez własną głupotę, no nie. Chociaż dobra, tutaj to akurat trochę się zbyt wyluzowałem. Za dużo tego nie będzie, gotówki. Nie wiem, co to zdecydowanie za mało, żeby kupić coś fajnego. I... okej, okay, tu jest jakiś... A, wiecie, co weźmiemy tutaj, bo to jest jakiś nowy trade, ten katalist cały. Nie wiem, jak to ma działać, ale tak. Niestety najlepszych rzeczy tutaj nie trafiamy i no... A jak mówiłem, no nie możemy nic odblokować, a tu jest... Takie coś tutaj jest jeszcze właśnie to, jeszcze jakieś tutaj inne. A fajne są rzeczy, ale niestety na nie nas nie stać. Ale trudno. A właśnie w sumie, czemu by nie? Mogę w sumie coś ulepszyć, co jak już przy tym jesteśmy, co może wezmę. To, jest kosztowne, ale no odblokuje nam jakieś kolejne rzeczy i co tu mamy? Otrzymujesz mniejsze obrażenie, kiedy daszujesz. Okej. Okay. I przy okazji nie zobaczyłem, jaki to jest trade. Ja, czy my nie mamy hełmu ubranego? A nie, mamy Scholar Helmet już. Dobra, właśnie tego nie byłem pewien, o co chodziło. I zapomniałem, jakiego mamy trade'a. A, zadajesz więcej obrażeń wrogom, którzy mają efekt statusu. A, dobra, nie jest to może aż takie wspaniałe, ale czemu by nie? A, no, tutaj dostajemy co? Fajne. Dobra, ale mniejsze, bo gadajmy. Niektórzy ludzie... tak się trzymają terminologii.
Falcon, miecz, estok, szabla. Oczywiście są inne, ale niewystarczająco, żeby się o to tak kłóczyć, w czym marudzić. Pozwólcie większej ilości ludzi kochać bronię. Później mnie martwcie się detalami. Nie siadajcie, nie naciskajcie tak na ludzi, którzy dopiero zaczynają się hobby. Detale są naprawdę dla hardkorowych fanów. No okej, dzięki za informację, ale mniejsza z tym. I coś tu jeszcze ten totem mówi. Śmiertelniku, przemówiłem do Lady Queen. Ona nie była świadoma naszej randki. Astute, nie jestem pewien. Ale tak, nawet byt taki jak ona nie był w stanie zauważyć prędkości mej randki, czy mojego randkowania. Muszę ponownie dostosować swoją prędkość randkowania. Może jakiś tam upływ czasu jest niestosowny. Dobra, mniejsza. Nie umiem się tłumaczyć. Zbytnio się plączę w tym wszystkim. Ale mniejsza, idziemy znowu na walkę. Tak, tym razem chciałbym spróbować może chodzić po Stadeli. I tutaj, w bezpieczniejszych terenach, po prostu nafarmić to wszystko. Tylko z jego strasznego pecha, jeśli chodzi o te skille. Zawsze trafiają mi się magie, które akurat strasznie dużo many żrą. No i tak, i musiałem wpaść we włoga, tak, wroga! Naucz się mówić po polsku, gwiezdny klucz, już zły, niedobry. I tak, daszowanie w dwie strony, już mnie znowu chce zabić. Ale mniejsza z tym. Na spokojnie, dam radę, tylko... dwa uderzenia, tak, tak. I... no nie wierzę. Nie trafiłem na moment, kiedy on akurat chce atakować. Ja tu mam pecha. I chyba najgorszy timing, jaki istnieje. Umiejąc to, że nie umiem grać. Ale to już chyba wszyscy wiedzą. I tak... o. Teraz znowu, kiedy... mogłem, to tego nie użyłem. Ale dobra. Przynajmniej później. Nie jest aż tak źle, nie straciłem wszystkiego, co mogłem stracić. A tam... okej, dobra, statuo. Daj proszę mięso, nie dajesz mięsa, trudno. Żegnam. I w sumie mogłem spinki katam zrobić. A nie, o nie. Tylko nie bossu kolejny tego typu. A właśnie ta tarczka? Nie, ja tutaj zginę na tym bossie pewnie. Jak nie zginę na nim, to je po walce z nim. Tak. Tak, nie jestem w formie. Totalnie nie jestem w formie. No cóż, smutne to. Ale prawdziwe. Pomijając to, że ogólnie nie jestem zbyt dobry w granie w takie gry. To udowodniłem i w Hollow Knight, i w Orym, i w milionie innych gier, które już pokazywałem u siebie. Nie wierzę. Ja jeszcze przeżyłem. Ja żem to przeżył, no... wow. Nie. Za bardzo się rozpraszam, jeszcze nie umiem nawet tego ogarnąć, no... nie... co to w ogóle chciałem powiedzieć? A tak, ja wiem, że nie umiem, że się rozpraszam i inne takie głupoty, no ale bez przesady. Po prostu chcę... dobra, nieważne, już naprawdę zapomniałem, co chciałem. Tu combative, nature... nie wiem, czy combative, czy nature. Najpierw sprzedzustuję nature, bo chcę teraz jakąś taką przyjemniejszą postać, która bije normalnie i nie ma żadnych wielkich gimmików, więc tak. Tylko Knight to będzie. You like the ladies? Co? Lubisz kobiety? Będąc... jesteś prawdziwy sam sobą czy coś? Okej, dobra, chyba rozumiem, o co chodzi. Ale nie będę tutaj może za dużo gadał ani nic, bo... jeszcze się ktoś przyczepi, czy będzie... hejcił tą grę. Jeśli ktoś jest w stanie załapać, o co chodziło, to okej. Ja załapałem. Ale no, jak mówię, nie będę tutaj mówił, tłumaczył do końca, o co chodzi, co i jak, bo... no, nie chcę potem po prostu kłótni czy burzy wywoływać w komentarzach, ale tak. Zuto Hitoribocci? Co? Śmiertelniku. Ha. To oznacza być samotnym przez cały czas.
To potężne powiedzenie, które idealnie wychwytuje moją przyszłość. I powtarza to wszystko. Smutne, ale tak, dobra. Nie przejmujmy się tym, oddajemy Haronowi, dostaniemy za to 40 tam, a nawet 47, to nie jest tak źle. A, no i tak, teraz tą zwykłą postacią, full focus idziemy. I może uda się coś osiągnąć, tylko muszę ostrożniej grać, bo... No bądźmy szczerzy. Jeśli nie będę grał ostrożnie, to skończę się jak zawsze. I nawet już się prawie skończył jak zawsze, ale na szczęście jakoś to udało się ogarnąć. I w sumie, jak jeszcze przy tym jesteśmy, chyba lepiej będzie, jeśli wyłączę dual button dasha. Będzie bezpiecznie, jak będę zawsze daszował przed siebie. Teraz jeszcze jedna rzecz, muszę ostrożnie się skupiać na wrogach, a nie tylko tutaj na tym, żeby no... A nie otrzymywać obrażeń. A nie tylko na tym, żeby przychodzić właśnie, tylko też na tym, żeby nie otrzymywać obrażeń. Okej, ich pociski nie rezonują, więc nie można ich w ten sposób, ale dobra. Tak, potracę tutaj dużo życia! Bo jakby raczej... Tak, tak... Okej, czemu ja to robię? Wytłumaczcie mi! Naprawdę, czemu ja jestem taki... Czemu ja jestem takim... Można powiedzieć, bez mózgiem wręcz. Że ciągle wpadam w te pociski, jeszcze z własnej woli się z tego cieszę. Okej? Ta chmura burzowa nadal jest dla mnie strasznie dziwnym zaklęciem. Mniejsza o to. Giń. Giń, powiedziałem. Giń. Nie. Nie, 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 nie. Idź oczko. Giń, giń. Dobra, full focus, tak. Za bardzo się rozpraszam jakimiś pierdołami. Okej, zadaję obrażenia, tylko wiecie co, to jest naprawdę słabe. Many żre jak szalone. Za dużo rzeczy tutaj. Nie pozwala robić ani nic. No i niestety życia znowu mało. Boss nie będzie patrzył na to, że o, jest ranny, co damy mu fory. Niestety. Okej. Gotować na to, że... No, bossa raczej nie pokonam na tym podejściu. No dobra. Przynajmniej plus jest taki, że udało się... A chwila, to jakiś status nakłada. A, okej. Nie wiem, co to za status, ale tak, ważne, że go nakłada. No i wczytywanie, jesteśmy znowu na drugiej lokacji. Wiem, że nie chcę tu iść i że to będzie kiepska sytuacja, ale... Będąc szczerym... A, chyba i tak jesteśmy w tak złej sytuacji, że to wielkie różnicy nie robi. Pójdę tutaj i tak zginę, czy zginę w inny sposób. O, ale od tego można się odbijać. Od jego pocisku można się odbijać. Dobrze, że to zauważyłem, bo pewnie gdybym tego nie zauważył, to bym zginął. W ogóle zamiast tych siekierek... Są młotki, których i tak... Ugh, nie, 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 nie. Nie. Naprawdę nie mam nic więcej do dodania poza nie. Elankron, biorę po prostu to. Nawet nie patrzę. Biorę postać. Możemy coś ulepszyć. Ano możemy. Ciężar ekwipunku albo... Szans, albo jakieś obrażenie od krytów. Biorę obrażenie od krytów, bo akurat z niego kryty bardzo łatwo. Mniej HP, ale może je widzieć wszystkie skrzynki na mapie, okej. Nikt nic nie chce, super, to mogę fireballem jeszcze się pobawić, tak? I w krytycznych sytuacjach mogę zniknąć, żeby nie dostać obrażeń. Dobra, super, dawaj, Haron, lecim. Nie musimy czym prędzej to ogarnąć. Powiem szczerze, nie rozumiem do końca tego, widzisz wszystkie skrzynie na mapie. Czyli co, niektórych skrzyń nie da się zauważyć? Są jakoś ukryte lepiej? Nawet nie jestem pewien. A nie, dobra, już na mapie widzę skrzyni nawet zanim pokój dotrze. Albo w pokoju obok, albo gdzieś tu jest jakiś sekret. Dobra, to już czytaliśmy chyba. Więc ma coś przejmować. Okej, te krytyki u niego fajnie biją. 34. Nie najgorsze obrażenia, patrząc na to, że mamy zawsze 3 ciosy. Taka 12, 12, 34. No, mocne nawet. A czy ten fireball... Dobra, przenika przez ściany. Okej, to jest fajne. No i w końcu dostaliśmy też przy okazji takie jakieś tańsze zaklęcie. A nie tylko takie strasznie drogie. Tutaj głupi ja niestety otrzymam obrażenia. Chociaż można było tego łatwo uniknąć z pinkikiem.
Ale tak, tutaj dasz i idziemy dalej. O, jakieś sekrety tu są, nie wiem, czy to chodzi o to, że są tutaj takie rzeczy. E? Nie rozumiem. No co? A, ja tutaj mogę sprawdzać w takich miejscach zawsze wszystkie te wspomnienia naraz. Dobra, wiecie co, to fajne jest to. Mniejsze. Dobra, ostrożnie. Ostrożnie. Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Okej, okay. Dobra. Jakoś to jeszcze idzie. Jakby tak zostało i w sumie. O. Teraz się zawrócimy do miejsca, w którym już byliśmy. To zagranie nie mają sensu. Więc idziemy dalej przed się. I mając nadzieję, że może nie zginiemy i. Plus new health. Okej. Okay. Dobra, zczytowałem to, ale jest, udało się. Sound rune. Core more ore. Gain more ore. Dobra, czy mam runę, która będzie nam zwiększała zdobywanie metalu. Bo tak, ruda to jest metal ogólnie, jeszcze tutaj to odkryłem. To jakby czerwone coś tam, co jest ten czerwony eter czy jakoś tak, to jest to dla tej od run. Ona to chce, żeby wiecznie żyć. No niestety obrażenia, ale uciekamy. Okej. Okej, niestety. Trochę tutaj się popsuło, a była taka dobra pasa, ale tak spokojnie. Nie jest aż tak źle. O, otrzymuj obrażenia, ale zwiększ max HP. Wylecz się. Póki co zaryzykuję z tym, bo max HP jest fajną sprawą. Może jeszcze uda się jakoś odzyskać to życie. Okej, okej. Jeśli będę grał wystarczająco ostrożnie, to na pewno dam radę. Okej, okay, tu jest jakieś wyzwanie. Albo teleport. Buty Hermesa. Albo... bargain. Nie wiem. Tu jest tańsze, to jest droższe, to wezmę najpierw buty Hermesa. Zobaczymy, jak działają i tyle. Static Spikes, co? Jestem odporny na jakieś kolce? Teraz muszę to zobaczyć. O. Static Spikes. Spikes, nie Spice. Okej, czyli kolce statyczne. I zaraz zginę przez swoją głupotę. Czy to jest to? Tak, to jest to, okej. Okay. Czyli buty Hermesa pozwalają nie przejmować się kolcami. Bardzo fajne. Perfekt. Szkoda tylko, że są tu jeszcze płomienie i inne rzeczy, które mogą mnie zabić w głupi sposób, przez to, że jestem nieostrożnym jełopem, który nie myśli. Ale tak, mamy... Ja bym powiedział, że może chociaż mamy trochę tych... trochę złota czy coś, ale potem zobaczymy, ile tego mamy i... Ta postać to będzie porażka, ja już wam to mówię. Za mało mam życia, żeby coś osiągnąć. Aha. Nie mam many, żeby otworzyć teraz sekret, gdziekolwiek on jest. Nawet go widzę. O, dobra. Życia już mam teraz trochę więcej i mam to, super. Może teraz przebić. Otworzę przejście sekretne do skrzyneczki. Dobra, chociaż tyle. Teraz tak. Okej. Jeśli chcemy iść do bossa, to muszę znaleźć miejsce, gdzie są dwie skrzynki obok siebie. Potencjalnie tutaj, ewentualnie... Ojeju. Ojeju, jakie to wielkie. Jednak może nie. Nie wiem, gdzie jest ten bossu. Ale w dalszym ciągu będę starał się go odnaleźć, wiecie. To jest moja jedna nadzieja na zrobienie czegokolwiek sensownego. Spin kick. Halo, miałeś spin kickować dobrze, a nie wpadać w byle kolce. Co zajęłoby z niego? Tak naprawdę, co zajęłoby ze mnie? No to wiecie, ja nim steruję i tak dalej, ale mniejsza. Mam prawo też ponarzekać, że postać to jełoby, że tak źle sobie radzi. Tak w teorii jest w miarę sensowne. Jako, że no. Nawet jeśli ja nim gram, to tak według świata gry, to jest postać niezależna, która sama ze sobą żyje. I tak dalej. Jest jej opem, skoro sobie nie radzi w tym wszystkim, ale dobra. Starczy tego filozofowania i tyle. 500. Za mało na nowe klasy, ale wystarczająco dużo, żeby się cieszyć z czegoś.
I okej, kolce nadal nie groźne, tak, więc idziemy tutaj szybko i... Trzeba będzie znowu przełazić przez te wszystkie jakieś niebezpieczeństwa. Okej, żeby coś sobie tutaj zrobić, okej, nawet nie będę teraz udawał, że się tym przejmuję, pójdziemy najłatwiej jak się da. Stając na kolcach, niszcząc te korzonki. Szkoda, że te korzonki swym drogą nadal na stronie. W sensie ja to rozumiem, że musieli zostawić jakieś jedno takie zagrożenie podłogowe, które będzie nadal dla nas groźne. Ale no trochę dziwne, że pełne kolce takie w teorii groźniejsze od takich zwykłych korzonków. Nic tam nie robimy, a takie zwykłe korzonki nadal są problematyczne dla naszej postaci, ale mniejsza. Okej, okay, super, pokonany. A ona tutaj szarżuje. I ją pobijemy, dobra, dobra. O 11 HP! Wlazłem w szkieleta. Nie. Nawet naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. No. Może dla was to jest śmieszne, ale ja już mam tego trochę dosyć. Jak bardzo nie umiem. Oj, no cóż. A. Okej. Okay. Plazmatyczny? Jakiś. A aż zobaczę, jak on działa. Wiecie, głównie dlatego, że to też jest bokser. Ale tak. Okej, okay, wszystko zostawię ze sobą kolor. Okej. Okay. Chaotyczne mocno, ale dobra, rozumiem. Rozumiem zamysł. Mamy zniżki w sklepach. Teraz zobaczymy też tą runę, jak ona wygląda. Jeśli chodzi o cenę, stone rune. Oj. Za szybko to jej raczej nie kupimy. Ale dobra. Chciałem powiedzieć, że już pasuje i na to starczy, ale jeśli mamy taką postać jeszcze raz boksera, to może nawet spróbuję. Tylko... przyczyna sklepowa to tak, wiem, że to chodzi o przycenę taką, w sensie, że w tych sklepach tutaj. Fajne. Tylko i tak nie skorzystamy. I w sumie fajnie zbieram też te teraz tu pieniądze. Halo. Dobra. 14 zamiast 10 to już jest coś, więc tak choć. Bo ciekawe, że nam wybrał teraz kolor różowy. Wcześniej był taki fajny zielony. W sensie wiecie, nie mam nic do koloru różowego, żeby nie było, ale. Ciekawe, że akurat zmieniło. I każdy ma w sumie inny kolor. Tak jak zauważyłem, te pociski też mają swoje kolorki, takie. A właśnie, a ten mój. Tak, też ma taki ładny kolorek. No. Słownie wszystko rzuca kolorki, a dobra, dobra, to takie przyjemne dosyć. Szkoda tylko, że monetki i inne rzeczy też nie rzucają takich kolorków, to wtedy to byłby totalny chaos. A tak to no, nie jest źle, ale mogło być lepiej. I dobra. Cel mój jest bardzo prosty, szybki przebieg pod albo bardzo dużą ilość gotówki, albo pod odnalezienie bossa i ubicie gościa. O, nie trafiłem, no super. Ale nadal, nawet jeśli nie trafię, to nie ma co się przejmować. Gram bokserem, to jest klasa tak prosta. Jeśli chodzi o swoje założenia, że no... O, i oczywiście na kolce, żebym wpadł, bo jakby inaczej. Otrzymałem 20 razy obrażenia. Super. Kolejny raz obrażenia. I to wszystko dla kilkunastu monet. Standardzik po prostu w moim wykonaniu. Tylko no, ten kolor trochę tak glitchuje, jeśli tak się to pochodzi dużo razy. Szkoda. Jest nic złego, wiecie, ale no szkoda, że tak to wychodzi. Bo to jest takie ładne wygładzenie, tam nagle się tak psuje. A, są taką przejścia, są jakieś tylko tutaj w dół, co ciekawe. Dobra, takiej liniowości to dawno nie widziałem w tym miejscu. Mhm, tu możemy znowu podsłuchiwać wszystko. I w dół. Później to może... Jakoś... Okej. Okej, tak, super. Okej, tak, jest skrzynka, więc... No, nawet jeśli nie osiągnę bossa, to przynajmniej widzicie, mam tutaj milion rzeczy, typu właśnie teraz takie... ...ulepszenia. Tak, zlazłem stąd, dlatego to się rozpadło. Ja czasami nie myślę. Dobra. No i wszystkich wrogów. Wiecie co, fairy chest nie są takie złe. Nawet lepiej wziąć fairy chesta, niż nie brać niczego, a potem żałować, że się... Po prostu nic nie osiągnęło, więc tak. Najważniejsze teraz nie wychodzić, dopóki ich nie pobijemy, bo jak wyjdziemy, to fair chest się resetuje. Tam w sumie nawet nie tyle co resetuje, co z automatu nie zalicza.
Okej, tak. 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 Nie trafiłem. Chyba? Ja chyba trafiłem, ale i tak otrzymam dużo obrażeń. Nie umiem i... Hej, Red Ether, czy to jak to się nazywał? Datny bardzo. Wiecie, jako że na runy nas niestety nawet nie tylko dlatego, że w sumie są drogie, co jeszcze właśnie tego Ether nam brakuje. Złoto to w sumie... Nawet nie wiem, czy to jest do końca złoto, czy jakieś obole, czy coś, bo z jednej strony jest kosa śmierci, z drugiej jest czaszka, więc w sumie... Nawet bardziej niż jakieś zwykłe złoto, to mogą być jakieś już bezpośrednio te obole Harona, czy tam jakieś inne pieniądze umarłych. To nie ten Haron, ale tylko zbieżność imion, nazwisk. Wiecie, co ja, ale dobra. Dobra, za bardzo się rozpraszam. Za mało ogarniam. Więc Ford Focus czy coś, ponownie. Chociaż i tak widać, że dla mnie dzisiaj nie ma nadziei. Więc tak, nie wiem po co tam takiego podgadam. Powinien naprawdę się po prostu skupić i ogarnąć. Ej. Ej. Dobra. Ej. Idziemy. I mamy bossa. Nie mamy HP, a mamy bossa. Zawsze. Zawsze tak jest. Ale okej, dobra, coś fajnego i... Zbrojka tego skolara całego. Dobra. I wiecie co, na zakończenie wszystkiego idziemy. Trochę HP jest. Może nie zlami totalnie. Okej. Okej, okay, dobra, czyli on takie ataki tutaj ma. Okej. Okay. Nie dam rady uniknąć, niestety. Okej. Okay. Nie, wiecie co, ja tu padnę. Głównie dlatego, że mam za słaby refleks na takie wszystkie działania. Ale pomijając ten refleks, to wydaje mi się, że tak, że... Mam więcej HP i może nawet bym dał radę. Dobra, nie jest jakiś taki trudny, tylko gorzej z moim refleksem i ze sterowaniem. Że jeszcze aż tak nie, w sumie go nie pamiętam. Ale okej, drugi poziom boksera. Więc jej, super. No i mamy tutaj jakieś antyki. Lamech z Whitstone. A tutaj mam plus 50 złotej jakieś diva. To najpierw bym szczerze sprawdził sobie może to, bo to jest ciekawe, przynajmniej moim zdaniem. I ewentualnie może nas będzie stać na coś fajnego. Gunslinger. To, że wezmę, bo nie ma co się oszczędzać. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Będzie jakiś taki strzelc po prostu. Okej. Okay. Okej, okay, czyli... Okej, okay, fajne. Fajne, fajne. I swoją drogą, patrzcie. Czyli to on ma oryginalnie tego dynamita. Okej, okay, bije niewiele, ale fajne i tak. Podoba mi się to. Okej. Okay. Tak, tutaj to już znamy. Gorzej będzie z tym celowaniem, szczerze, jeśli mam... być szczery, ale tak. Jakieś szybkie strzelanie, nawet za mało obrażenia, wiecie, to może być ciekawe. I na zakończenie, bo już naprawdę kończymy. Magic Break. Czym jest Magic Break? Nie wiem, więc szybko tutaj zobaczymy. Wiecie, żeby po prostu wiedzieć, jaki to jest efekt. I przy okazji... Okej, Wurna Labor. Okej, czyli to już wiem, co powodowało te błyskawice. A Magic Break? Spell Damage. No niestety, najlepiej się to nie skombiło w takim wypadku. Ale tak, i tak nie jest tak strasznie źle. Dobra, mamy rewolwerka. Mamy nową postać i w sumie nowe rzeczy, ale i tak nadal jestem totalną lamą. I w ogóle patrzcie, jaka ciekawa sprawa. Ciekawe. Dobra, no cóż. To ja w takim razie już tak naprawdę już nie ma co gadać i myśleć. Lepiej będzie, jeśli na tym zakończę, tylko zobaczymy, ile to kosztuje.
Nie stać nas. Totalnie nas nie stać. Będę musiał po prostu się bardzo skupić teraz na farmieniu takich rzeczy. Ale tak, póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało mimo mojego zlamienia. I tak, kolejny epizod. W sumie nie wiem kiedy będzie, chociaż postaram się jakoś nagrać. I cóż, spróbujemy właśnie tę oto postacią. Może przy użyciu jakiegoś bardzo spokojnego grania pokonać Lemecha, czy co, czy jakoś tam nazywa. Bo wiecie, tutaj mamy większy zasięg i dosyć szybkie, więc zawsze mogę zrobić tak, że po prostu seria z rewolwerką, potem unikanie przez jakiś czas. I jak już unikniemy, to potem znowu seryjka. Tak, to jest dobry pomysł. Więc no, jak mówiłem, trzymajcie się i hej, hej.